Jakiś czas temu informowaliśmy o środkach finansowych Grupy Azoty, które trafią do Puławskiego Szpitala oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Tym razem wsparcie otrzyma lubelski sanepid. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy zdecydowała o przekazaniu 200 tysięcy złotych dla Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Bożego w Lublinie. Pieniądze te mają być przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Jak tłumaczy Anna Zarzycka-Rzepecka, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy, darowizna ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez władze województwa. Działania dotyczące zwalczania epidemii koronawirusa Grupy Azoty prowadzi w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych, a także władzami samorządowymi. Przypomnijmy, że Grupa Azoty Puławy wcześniej przeznaczyła również środki na zakup nowoczesnego ambulansu dla puławskiej jednoimiennej placówki zakaźnej.